we wrześniu 2011 pan dyrektor Nowak z prezydentem Grudziądza, moim zdaniem łamiąc wszelkie zasady wynikające z ustawy o samorządzie, wszelkie swoje uprawnienia, przekraczając kompetencje i tak dalej, podpisali wobec notariusza w Grudziądzu zadziwiające oświadczenie. Jak rozumiem, oświadczenie na żądanie również Siemens Finance. I w tym oświadczeniu jest w pierwszym punkcie powiedziane, że zobowiązują się, że w ciągu 20 lat nie dokonają przekształcenia spółki, szpitala w spółkę. To jest kuriozalne, bo prezydent o kadencji czteroletniej podejmuje decyzje, które są poza kompetencjami nawet Rady Miejskiej, która nie byłaby w stanie takiego zobowiązania podjąć, ale ważniejsze jest to, co jest napisane dalej. Jeśli pomimo zobowiązania zawartego powyżej w ciągu 20 lat od dnia złożenia niniejszego oświadczenia nastąpi przekształcenie w spółkę kapitałową, gmina miasto Grudziądz ustanowi na pierwsze żądanie zabezpieczenie roszczeń Siemens Finance, tu jest oczywiście tam dalej i ważna jest końcówka, zabezpieczenie to będzie ustanowione na warunkach wskazanych przez Siemens Finance, spółka z siedzibą w Warszawie. I teraz, proszę Państwa, zarówno uważam ten akt, jak i przede wszystkim ta umowa gwarancji, w mojej ocenie, ja tu teraz nie mówię jako człowiek znający się na prawie, tylko jako człowiek myślący zdroworozsądkowo. W mojej ocenie wymaga nie tylko zgody Rady, prawda i tak dalej, ale wymaga zgody Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ jest przyjęte, że jak zwykły obywatel na przykład bierze pieniądze z Unii Europejskiej, no to musi przedstawić zaświadczenie, że na te pieniądze, które otrzymał, nie wejdzie komornik, nie będzie to przedmiotem zajęcia, nie ma długów w podatkach, prawda, i tak dalej. I nie wierzę, żeby szpital, który de facto tą gwarancją poddał się egzekucji, również na swojej bieżącej działalności. On tak naprawdę poręczył tą pożyczkę kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia. I przy zaistnieniu tych warunków, które tu zostały przedstawione, praktycznie wierzyciel po niezapłaceniu jednej raty, jednej składki, może w tym szpitalu wyłączyć prąd po prostu. To znaczy może zająć bez wyroku sądowego konta szpitala, które są przecież, no jak sądzę, jednak chyba jakoś kontrolowane przez płatnika, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia. I dlatego do tych pytań, które tutaj pan radny Szymański na ostatniej sesji był łaskaw zadać, które rzeczywiście są bardzo dobre i dotyczą większości tych problemów, o których teraz mówię, to należałoby zadać jeszcze jedno pytanie o to, czy te akty, te dokumenty, o których mówimy, mają zgodę i akceptację Narodowego Funduszu Zdrowia jako płatnika